w związku ze sporem kompetencyjnym pomiędzy pierwszym Wydziałem Cywilnym i siódmym Wydziałem Karnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Olsztynie w zakresie rozpoznania sprawy 7KA 676/15 na podstawie paragrafu 45 ust. 2 Regulaminu Urzędowania Sądów Powszechnych, mając na uwadze obowiązujący w tutejszym sądzie podział czynności, wyznaczam do rozpoznania wskazanej sprawy Wydział 7 Karny Odwoławczy tutejszego sądu. Rozumie Pan zarządzenie. Mieliśmy wtedy wątpliwości na poprzedniej rozprawie, jaki wydział powinien orzekać w Pańskiej sprawie. Zwróciliśmy się do prezesa i prezes tą kwestię rozstrzygnął. W związku z tym ma Pan jakieś pytania, uwagi? To znaczy, ja rozumiem... Niech się Pan nie denerwuje, spokojnie. To znaczy, ja rozumiem decyzję sądu, tylko nie rozumiem... Decyzję prezesa. Decyzję prezesa, tylko nie rozumiem dlaczego przy tym wydziale ostaję, no bo ja myślałem, że wydział karny raczej nie ma nic tutaj do roboty, jeśli ja złożyłem swój wniosek do Wydziału Sądu, do Wydziału Cywilnego. Rozumiem, że Pan nie aprobuje tego zarządzenia prezesa. Tak bym to mam rozumieć? To znaczy, w tej chwili to już jest mi w zasadzie obojętne, bo jeśli podjęto taką decyzję, to ja się zdaję na sąd i, niech sąd decyduje o tym dalej. Jest mi obojętne, zdaje się na decyzję sądu. Dobrze, proszę teraz niech Pan siądzie. No więc w odróżnieniu od Pana, ja mam poważne wątpliwości, czy powinien to orzekać sąd karny odwoławczy, a w zasadzie nie chodzi o wątpliwości, tylko o wątpliwości, jaką sąd ma stosować procedurę. Bo informuję Pana, że w prawie obowiązuje albo procedura cywilna, mówię tak już w ogólnym skrócie, albo procedura karna. Sąd, czy też Wydział 7 Karny Odwoławczy stosuje procedurę postępowania karnego. Pan złożył pozew w trybie 189 KPC. Już nie będę powracał do tej drogi, która spowodowała, że zostało to przekazane do 7 Wydziału Karnego Odwoławczego. W każdym razie decyzję Pan Prezesa zna. Ale żeby jakoś to było jasne wszystkim uczestnikom postępowania, to pozwolę sobie nakreślić pewien taki rys historyczny, żebyście Panowie zrozumieli, o co chodzi. Więc kiedyś, jeszcze bardzo dawno temu, jak funkcjonowała ustawa Prawo Łowieckie, w ogóle nie było postępowania kontrolnego w sensie postępowania sądowego. Załatwiano to w jakimś tam własnym zakresie. Później pojawił się przepis, który 33 ust. 6 ustawy Prawo Łowieckie, który mówił, że od kwestii ustalenia członkostwa właściwym po wyczerpaniu drogi organizacyjnej, to znaczy wewnątrz tej organizacyjnej, właściwym jest sąd, postępowanie sądowe, tak to określono. W związku z tym powstała taka sytuacja, że sądy w Polsce w zasadzie nie wiedziały, jakie to sądy mają orzekać, bo ustawodawca nie wskazał, określił tylko ogólnym sformułowaniem sąd. Myśliwi składali wnioski do różnych sądów, a to do administracyjnych, a to do karnych, a to do sądu rejonowego, a to do sądu okręgowego. W każdym razie po jakimś czasie, po miesiącach czy nawet latach praktyki wykształcił się taki zwyczaj, kształtowany również orzecznictwem Sądu Najwyższego, że właściwym do rozpoznania tych spraw jest Wydział Cywilny w sądzie okręgowym. Jako w sądzie pierwszej instancji, od tego służyło odwołanie do sądu apelacyjnego, normalna instancja. I doszło do orzeczenia w 2011 roku Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że artykuł 33 ust. 6 ustawy Prawo Łowieckie jest przepisem niekonstytucyjnym w sytuacji, kiedy nie przysługuje czy nie stwarza ten przepis kontroli nad decyzjami zapadającymi czy to w sytuacji wewnątrzorganizacyjnego postępowania, czy też przede wszystkim w postępowaniu dyscyplinarnym, uznał, że jest to przepis niekonstytucyjny i wprowadził nowy przepis, który brzmi tak. Obowiązuje od 20 kwietnia 2014. w sprawach utraty członkostwa w kole łowieckim, nabycia lub utraty członkostwa w Polskim Związku Łowieckim po wyczerpaniu postępowania wewnątrzorganizacyjnego albo od orzeczeń i postanowień kończących postępowanie dyscyplinarne, stronom postępowania przysługuje w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia kończącego postępowanie odwołanie do sądu okręgowego z zastrzeżeniem, i tu chodzi o sytuację, kiedy myśliwi pozyskują samce zwierzyny płowej, nie przestrzegają pewnych zasad, to w tym wypadku do sądu administracyjnego. I teraz tak, wszedł 20 kwietnia 2014 w życie ten przepis i zastanawiam się właśnie, co ustawodawca miał na myśli. Bo proszę zwrócić uwagę, ustawodawca mówi, że od orzeczeń również sądów dyscyplinarnych, ale też od uchwał walnego zgromadzenia zapadłych czy to przed walnym zgromadzeniem, czy też na skutek rozpoznania zażalenia w zarządzie okręgowym służy odwołanie. Z tym, że ani procedura cywilna, ani procedura karna nie zna instytucji odwołania. W procedurze cywilnej i procedurze karnej funkcjonują apelacja, zażalenie. Nie ma takiej instytucji jak odwołanie. Zastanawiam się, skąd się to wzięło. Ano wzięło się stąd, że w projekcie, w przedłożeniu rządowym, które przedstawił rząd po obrady Sejmu, w pierwszej wersji właściwym do rozpoznania tych sporów miał być sąd administracyjny. Taki był zapis. Stąd jest odwołanie, bo przed sądami administracyjnymi jest instytucja odwołania, tak to się nazywa. Nie apelacja, nie zażalenie, tylko odwołanie. W czasie posiedzenia Sejmu zmieniono ten zapis, to przedłożenie rządowe, i wprowadzono instytucję, że odwołanie służy do sądu okręgowego. Ale nie wskazano w sensie wydziału, procedury i tak dalej, tylko stwierdzono sąd okręgowy. Czy panowie rozumieją, o czym mówię? W szczególności pan Jureczko? Jeżeli pan czegoś nie będzie rozumiał, to proszę od razu się zwracać, bo nie chciałbym stwarzać takiej sytuacji, która już powstała, że panu się wydaje, że tu jakiś jest konflikt, że tu ktoś próbuje pana w jakąś sytuację manewrować czy cokolwiek. Rozumiem pan? Nie, rozumiem wszystko. Ustawodawca stworzył możliwość i wyraźnie pisze, że odwołanie. I teraz powstaje pytanie, czy w związku z tym, jak ustawodawca wprowadził odwołanie do sądu okręgowego, czy możliwe jest postępowanie cywilne w trybie 189 KPC? Przepis 189 KPC to jest tak zwane powództwo o uznanie, ale przepis ten zastrzega, że musi strona mieć interes prawny. I dotychczas uznawano w ten sposób, że tym interesem prawnym to jest taka sytuacja, kiedy nie przysługuje zupełnie inna droga postępowania. Rozumie pan? Że nie można w innym postępowaniu cokolwiek zrobić, w związku z tym służy tak zwane powództwo o ustalenie ze 189. Od 20 kwietnia 2014 pojawił się przepis, w którym mówi się, że służy odwołanie. Ale w przepisie nie ma, jaką należy stosować procedurę. Wprowadza instytucję odwołania nieznaną ani w procedurze cywilnej, ani w procedurze karnej. W związku z tym nie wiemy, jaką mamy stosować procedurę. Prezes sądu uznał, że sąd odwoławczy karny jest właściwy, a powiem panu dlaczego. Dlatego, że w zdaniu ostatnim tego zapisu artykułu 33 ust. 6 jest stwierdzenie: od orzeczenia sądu okręgowego kasacja nie przysługuje. Kasacja jest to instytucja przewidziana tylko przez przepisy kodeksu postępowania karnego. W prawie cywilnym, w prawie administracyjnym jest instytucja skargi kasacyjnej, co jest zupełnie inną instytucją. Skarga kasacyjna to jest co innego, a kasacja to jest co innego. I prezes, posiłkując się tym sformułowaniem kasacja, uznał, że to może rozpoznawać sąd siódmy karny odwoławczy. Mało tego, zapytał o stanowisko ministra sprawiedliwości. Minister sprawiedliwości w piśmie przesłanym do sądu stwierdził, że właściwie to podlega ocenie prezesa w ramach kompetencji wynikającej z prowadzonego nadzoru administracyjnego nad sądami. I teraz ja, stając przed takim dylematem, że mam przepis prezesa sądu, który mnie zobowiązuje do rozpoznania sprawy w karnym odwoławczym, no bo przecież ja jako karnista, no trudno wyobrazić sobie, żebym stosował przepisy postępowania cywilnego, aczkolwiek nie mogę się od tego uchylić, jeżeli taka potrzeba zajdzie. Dotychczas sądy, zresztą pan również w swoim piśmie adresowany do sądu, nie nazywam go pozwem, bo nie wiadomo jaka forma jeszcze będzie, w tym piśmie wyraźnie stwierdza, że dotychczas sądy uznawały, że stosunek łączący członka z jakąś organizacją, patrz Polski Związek Łowiecki czy jakieś koło, w pańskim przypadku wojskowe koło łowieckie Daniel, jest stosunkiem cywilnoprawnym. I teraz mamy taką sytuację, że mamy stosunek cywilnoprawny, a miałbym stosować przepisy kodeksu postępowania karnego, więc proceduralny. I to budzi mój sprzeciw. I w związku z tym postanowiłem zapytać Sąd Najwyższy. Jest taka zwana instytucja zapytania prawnego. Zapytać o stanowisko Sądu Najwyższego, żeby wyjaśnił, jaką procedurę sąd powinien stosować. Rozumie pan, co mówię? Rozumiem. Czy również przedstawiciel koła? Mam nadzieję, bo tak wywnioskowałem, że pan jest myśliwym w innym kole, że może pan polować, bo to niestety potrwa. Nie chciałbym pańskich praw ograniczać w zakresie polowania. Rozumiem, że pan w innym kole jako członek macierzysty? Nie, to było moje jedyne koło, tak. Mhm. To w związku z tym pan nie poluje teraz? Nie. Ale członkiem pan PZT jest? No, jestem. I może pan polować? Mogę. Dobra. To sobie ustalimy. Chodzi mi o to, że potrwa to jakiś czas, ileś tam czasu, no ale już czeka pan też chyba dość długo na to rozstrzygnięcie, prawda? No, od czerwca. To znaczy już nie tu, ale w ogóle rozstrzygnięcie jest całą sprawą. No to od lutego. Dobrze. W związku z tym sąd dzisiaj odracza i w trybie 441 zwraca się z pytaniem prawnym do Sądu Najwyższego o udzielenie odpowiedzi, jaką procedurę przy stosowaniu artykułu 33 ustęp 6 Prawa Łowieckiego Sąd Okręgowy winien stosować przy rozpoznaniu odwołania. Bo chciałbym powiedzieć, że jeżeli zacznę stosować procedurę karną i stosować to jako odwołanie, to niewątpliwie 189 KPC będzie dość problematyczne. Nie przesądzając oczywiście, bo ja nie mogę tego przesądzić, ale żądanie ze 189 będzie problematyczne. A to te zarzuty, które pojawiają się ze strony pana dotyczące postępowania cywilnego i jak mniemam również, tu wynika z tego pisma, również i instytucje zainteresowane, że inne sądy stosują procedurę, to chciałbym powiedzieć, że te inne sądy orzekają jeszcze w trybie starym, ale z tych orzeczeń, którymi ja dysponuję, to ciągle zajmują się stanami faktycznymi starymi, w sensie jeszcze obowiązywania starej ustawy. Nie znalazłem orzeczenia, które by zapadło w trybie 33 ustęp 6 już w nowym brzmieniu ustawy. W związku z tym wydaje mi się, że to jest problem dość świeży i no, stwarzający mi problemy, bo nie chciałbym mieć takiego poczucia, że pan ma pewien dyskomfort wynikający z tego, że tu ktoś jakiś spisek zawarł, bo ja rozumiem kontekst całej sytuacji. Pan uznaje, że ja jestem członkiem PZT-u, w związku z tym nie jestem jakimś tam bezstronnym organem w sensie sądu, a nie chciałbym, żeby pan uważał, że spotka pan tu na tej sali sprawiedliwości. Dlatego zapytam Sąd Najwyższy, jaką procedurę mam rozstrzygać. Pozwolę. Jakieś pytania, czy w związku z tym stroną? Ja nie mam żadnych. Ja pan? Zamykam posiedzenie sądu. W zasadzie wszystkie te sprawy są troszeczkę może zbyt skomplikowane. Niemniej no, mogę powiedzieć, że mam wrażenie, że moja sprawa nie jest tak całkowicie do końca niepewna, jakby to można było na początku tej sprawy, a to już jest teraz trzecie posiedzenie w mojej sprawie sądu. No i liczę na to, że być może skończy się to dla mnie pozytywnie. Nie wiem, jak do tego podejdzie sąd. W każdym bądź razie te wszystkie niuanse, jakie zaistniały w trakcie tych przerw między tymi posiedzeniami, to po prostu mnie tak to wszystko skołowało, że po prostu nie wiedziałem, jaka tu właściwa jest procedura, bo najpierw składałem do sądu wniosek do sądu cywilnego. Sąd cywilny przekazał mój wniosek do Wydziału Sądu Karnego, VII Karnego. Także wychodzi na to, że jak wynika z rozmowy z sędzią, że ta sprawa jest niejako w pewnym sensie nowością dla sądownictwa. To znaczy, że jednak nie jest to do końca jasna sprawa, tak jak i dla mnie, jako dla zwykłego śmiertelnika, tak i dla sądu. No, skoro sąd odwołuje się do wyższych instancji i z ministrem sprawiedliwości włącznie, no to widocznie to nie jest prosta sprawa.